Zobaczcie, co on robi, zobaczcie, co on robi, rozwala nam bramy. Siemanemaneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution. No i słuchajcie, kochani, w końcu wracam do mojej ulubionej gry, no i jesteśmy mniej więcej w momencie, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Troszeczkę mogło się pozmieniać, nie wiem, czy się pozmieniało, nie pamiętam w sumie. Wiem, że tutaj wybudowałem kolejny jakby taki viewing center i wydaje mi się, że zrobiłem to na odcinku, a jeżeli nie, no to po prostu poprowadziłem dróżkę stąd. I tutaj mamy oczywiście tę naszą zagrodę roślinożerców, a tutaj mamy zagrodę mięsożerców. I ja już mam pewien pomysł, znaczy poza odcinkiem sobie na pewien pomysł wpadłem, który zmienimy. I tutaj zrobimy tak, że po prostu zmniejszymy to ogrodzenie i tutaj będzie jeszcze taka szła droga z punktami widokowymi, jeszcze z dwoma czy trzema tutaj właśnie na tych mięsożerców, więc tutaj zrobimy taki im jeden wielki wybieg. No i roślinożercom też troszeczkę jeszcze powiększymy, tylko nie do końca teraz wiem, jak im to powiększę. Gdzieś tutaj chyba będę musiał iść i tutaj, nie wiem, jakoś to wykombinujemy. W ostatnim odcinku też pytałem was, jak chcielibyście te odcinki, czy chcielibyście jeden taki krótki, znaczy taki, nie wiem, 15-20 minutowy, gdzie ja wycinam 3/4 rzeczy, ale widzimy tylko te najważniejsze, czy chcielibyście jeden taki jak zawsze, pół, nie, 25, pół godziny, czy chcielibyście na przykład dwa takie 25-minutowe odcinki dziennie. No i wszyscy pisaliście praktycznie, że chcecie dwa 25-minutowe i że nie chcecie, żebym szedł już teraz na następną mapę, tylko chcielibyście, żebym najpierw osiągnął tutaj praktycznie wszystko na tej mapie, a dopiero potem przeszedł. Więc jeżeli faktycznie zrobimy te trzy misje na tej mapie, czyli jeszcze jedna mi została i będziemy mieli już naprawdę bardzo dobry rating, który i tak mamy, czyli tutaj jeszcze będzie na zielono nasze dinozaury, no to wtedy przejdziemy na kolejną mapę i będziemy tam się bawili. Dlatego zadanie na dzisiaj to wykluć po pierwsze więcej dinozaurów, po drugie, żeby zrobić tutaj wszystko, żeby fajnie to zarabiało i tak dalej. Ile w tym momencie zarabiamy? Bo ja wiem, że wy też nie widzicie na przykład tego, bo ja to zasłałem. 262 tysiące dolarów na minutę, więc to jest bardzo dużo. Dobra, oni tutaj już wiemy, że nie chcą więcej mieć ludzi, ale to jest dziwne, bo zastanawiamy się, czy to socjal to jest to, ile ich jest danego gatunku, czy ile ogólnie jest tutaj typów. Bo jeżeli ogólnie typów, no to co, ja już do tamtej zagrody nie będę mógł nic innego wsadzić. Ciężko stwierdzić. Co tutaj mam? Właśnie, mam już tą ostatnią misję. Muszę zrobić Research Item Research Center Aku Reload. Tutaj mam to, więc musimy wejść tutaj i musimy zobaczyć w Buildings Upgrades, jeżeli dobrze. Tak, Aku Reloads. Co tutaj oni chcą robić? Ceratosaurus with the Rapid Metabolism Modification. Okej, czyli on chce, żebyśmy robili teraz jakieś modyfikacje. Więc dobra, zróbmy coś takiego i tutaj musimy, co my mieliśmy zrobić? Reload Speed. Tak mi się wydaje, że to właśnie to trzeba było zrobić, tak jest. I do tego mamy nowy budynek, który możemy postawić, a ja go nie widziałem. I to jest budynek, który nazywa się Science Center. I to jest Science Center dla ludzi, więc to nie muszę stawiać tam, tylko to mogę postawić gdzieś tutaj, ponieważ to również ma znaczenie dla nich. Oni również będą z tego korzystali. Więc tutaj gdzieś bym postawił ten Science Center. Fajnie by to tutaj wyglądało, ale tutaj są takie wzgórza, że będzie to bardzo ciężkie do zrobienia. Więc może gdzieś tutaj, o, tutaj Science Center przy wejściu, myślę, że idealnie będzie, co? Postawmy Science Center. Zrobiliśmy już misję i teraz musimy. Okej, i tutaj mam bardzo dziwną rzecz, którą muszę zrobić, ponieważ oni chcą, żebym otworzył jedną z bram i wypuścił dinozaura, który zaatakuje ludzi. Więc to jest dziwne, czy to jest warte miliona dolarów? Ile obecnie mamy ludzi w parku? Tak gdzieś to było napisane. 1127 ludzi w parku. Ja mam wypuścić jakiegoś dinozaura, żeby on zaatakował ludzi. To nie jest za dobre, tylko ja bym, jeżeli już, to wolałbym zaatakować takiego, no takiego wiecie, znaczy żeby to roślinożerca zaatakował, więc zróbmy coś takiego. Miejmy tutaj przygotowane już, zobaczmy, czy w ogóle ktoś wybiegnie. Ktoś powinien wybiec, chociaż jeden, wypuścimy jednego, będziemy tutaj to kontrolowali. Okej, on robi rampage, więc on chce uciec. On chce uciec, a tutaj coś rozwalił. Co jest, Glenn? Dobra, to weźmy ten. Zamknijmy na razie tutaj bramę. Zobaczcie, co on robi, rozwala nam bramy. Gościu! Ty, a oni czemu biegną w jego stronę? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dobra, zamykamy bramę, bo teraz mi się zmieniło to, więc musimy tak, wziąć Aku Center, musimy pilotować helikopter, no bo to będzie fajne, jeżeli sami będziemy mogli tym sterować. Dobra, dawaj, lecimy. Lecimy, moi drodzy, żeby uspokoić tego dinozaura, bo to, co on odwala, to jest jakiś żart. Nie może tak być. Dobra, i teraz tak, którym muszę... R. Muszę tutaj wycelować w niego. Gdzie on jest? Moi drodzy, musimy wycelować tego dinozaura i dawajcie, 3-4. Trafiłem? Trafiłem. Dobra, i on będzie usypiany, jeżeli dobrze rozumiem. Zostaw moje ogrodzenia. Czy jedno starczy, czy będę musiał jeszcze jedno? Jeszcze jedno, dobra. Trafiłem? Nie, nie trafiłem.
Zostaw te ogrodzenie, typie, nie trafiłem znowu. A to kosztuje? Co ja tutaj strzelam? Ta, 5000 chyba. Dobra, teraz już będzie okej. Ale znowu zaatakował. I z tego co rozumiem, teraz on przestanie jakby atakować ogrodzenie i padnie. Znaczy po prostu zostanie uśpiony na chwilkę. Teraz ja muszę go przenieść, ale to chyba już nie tym. Nie tym helikopterem. Muszę wziąć ten drugi helikopter. Więc tutaj sobie wylądujmy po prostu. Odstawmy ten helikopter. Ja muszę go przenieść do jakiejś bezpiecznej enclosure'y. Ale a czemu to nie jest... czemu to jest niebezpieczne? Dobra, w ogóle weźmy to. Teraz tak, mamy tutaj popsute TT, prawda? Popsute fensy. Czy oni to mogą naprawiać? Nie, z tego co widzę... To mogą, a tutaj nie popsuł, tak? Czy popsuł? Zobaczmy tylko, czy popsuł. Nie, z tego co widzę, to nie popsuł. I teraz my musimy wziąć ten helikopter. Move. I tego wziąć gdzieś. Co, i tutaj mogę go przenieść? Czy to będzie bezpieczne? Ta, no raczej to nie będzie bezpieczne, ale ja nie mam tak naprawdę secure enclosure. No to jest secure enclosure. Muszę to naprawić pewnie i dopiero wtedy będzie secure enclosure. Chyba, że mam dalej otwartą bramę. No nie. Dziwne te questy jakieś. Zobaczmy, jak tutaj się trzymają nasze tutaj te większe dinozaury, żeby już tamtym się nie przejmować. Teman ma się dobrze. Ma się naprawdę bardzo dobrze. To jest głodny trochę, a tutaj ma jedzenie, prawda, jeszcze? Tak, ma jeszcze sporo jedzenia. Znaczy, to jest niby takie jedzenie, które jest, a nie ma, bo on często to jedzenie wypada. Ten widzę, że jest najedzony, więc tamten się najadł, a ten jeszcze nie miał czasu. Można też kupić im inne taki, inny jadłodajnik, ale to postawimy ten inny jadłodajnik w innym miejscu, wiecie? Dobra, czy to już zostało przeniesione? Nie, przenoszę go w tym momencie, zobaczcie. Jaki biedny dinozaur. Jaki biedny dinozaur. Czy on w ogóle istnieje? Znaczy jeszcze działa, czy nie działa? Dobra, w ogóle ekspedycję musimy wysłać. Tylko ja bym najpierw chciał zobaczyć. Nie, bo ja też nowy budynek wybudowałem. Tyle nowych rzeczy tu się dzieje. Nowy budynek. Czy ja mogę tutaj coś używać? Dobra, czyli to po prostu mi przynosi zyski. To takie całkiem spore, bo to 15 tysięcy na sekundę, więc coś takiego się przyda. Dobra, i teraz pytanie, czy to wystarczy tak naprawdę? I czy ja tutaj mam jeszcze coś uszkodzone? Nie, wszystkie tutaj fensy działają. Odstawią nam tego dinozaura. I czy to będzie znaczyło, że ja już zaliczę tego questa? Wątpię, że tak będzie działało, chociaż może. Tak, okej, czyli to było bezpieczne, no bo naprawiłem nam fensy i on potrzebuje wody i jedzenia, ale kurde, coś ty zrobił. Ale mamy to. Ostatnia misja w tej mapce zaliczona, więc wydaje mi się, że w następnym odcinku przejdziemy już do kolejnej mapki, ale tutaj na razie sobie porobimy coś takiego. No dobra, kochani, tak więc quest zrobiony, kasę dostaliśmy i teraz my musimy zobaczyć, jakie mamy genomy odkryte i co przydałoby się jeszcze tutaj zrobić ciekawego. Mamy genoma... genom Dracorexa. Chciałbym go odkryć, ponieważ to jest jeszcze dinozaur, którego nie wykluliśmy, ale też mamy tego Huangusaurusa, którego też jeszcze chyba nie wyhaczowaliśmy, prawda? My go jakby odkrywaliśmy, ale nie wyhaczowaliśmy, więc dzisiaj na pewno te dwa dinozaury myślę, że wyklujemy. Nawet tego haczo, znaczy Huangusaurusa mogę go wykluć jednego. Czy razu, a dwa od razu. Mam dużo pieniędzy, więc jakby to nie robi mi większej różnicy. Więc zróbmy coś takiego, a my wyślijmy naszą centrum ekspedycyjne, żeby więcej mi tego Dracorexa wykluwało, znaczy szukało. Dracorex, gdzie jest Dracorex? Tutaj był, tutaj jest, proszę tam lecieć i szukać mi Dracorexa. Mamy fosile, a na tego, kurde, to trochę przypał, że ja akurat go wykluwam, chyba że mogę jeszcze to anulować i po prostu poczekać, aż będę miał więcej w tamtym, nie mogę niestety przestać inkubacji, no bo wiecie, teraz miałby więcej procent, więc byłby troszeczkę lepszy. Dobra, tutaj mamy dwa punkty widokowe, czy tutaj też by się przydało? Nie, bo ja by chciałbym to... O nie, nie udało się, tak? Mhm, tego się nie udało. Więc dobra, wyklejemy go sobie raz jeszcze. I teraz tak, przydałoby się troszeczkę, tak jak mówiłem, przebudować te rzeczy. Zobaczmy tylko na mapkę, czy wszystko działa. Tutaj nic nie potrzebuje naszych sztormów, no bo tutaj nie ma sztormów na tej mapce chyba. Tutaj mają bardzo słabe schronienie, więc tam będzie gdzieś shelter trzeba zbudować, ale to jeszcze troszeczkę później. Dobra widoczność jest. Zarabianie też jest w miarę okej, tylko tutaj ten sklep przynosi małe zyski. Więc tutaj będę musiał zaraz sobie to wszystko porobić. Jedzenie, tutaj potrzebuję jedzenie. Dobra, to o tym pomyślimy. Picie i jedzenie tutaj potrzebuję, więc jakby trzeba było troszeczkę więcej tutaj zrobić sklepów i tak dalej. Tutaj też potrzebuję, no oczywiste to jest. No ale okej, mamy już pierwszego Huangusaurusa i wykluwajmy go, więc to jest nasz nowy dinozaur na wyspie. Nazywa się Huangusaurus. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. No i ma, zobaczcie jakie ma kozackie rogi tutaj na, wiecie, na barach tak naprawdę. No wygląda bardzo fajnie, to jest chyba nasz pierwszy tutaj, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze takiego nie wykolowaliśmy, więc coraz więcej dinozaurów będzie. Oni lubią żyć w całkiem sporych grupach, więc jakby to im nie przeszkodzi. Tak, i powiedzcie, że to był mój pierwszy, prawda?
Tak jest, to był mój pierwszy, numer 0 jest 01, więc na pewno wyklujemy mu kolejne, tylko czy tak, fosilowe, już tutaj wykluliśmy wszystko, co się dało stąd, tak jest. Więc dobra, Drakorex już przyleciał, więc znowu będziemy musieli ekstraktować w tym momencie z fosilów. Ile mam zarobku? Bardzo dużo. Dobra, fosil mamy, na szczęście bursztyn to sprzedajemy, 3T to też sobie zrobimy, oczywiście wysyłamy ich na kolejną ekspedycję po Drakorexa, tutaj o, niech sobie lecą, a my w tym momencie wyklujmy kolejnego tego Huyangosaurusa. Tutaj, o, proszę, jeszcze jeden niech nam się wykluwa. I teraz mamy tak, mamy kolejne zadania, Most Combat Victories, więc musimy zrobić tak, żeby... Dobra, wiecie co zrobimy? Patrzcie, zrobimy taki myk. Wyklujemy te dwa najtańsze, bo te są te chyba najtańsze. I zrobimy coś takiego, niech tutaj dwa się wykluwają. I dzięki temu... To znaczy, chodzi o to, że jeden z naszych dinozaurów musi wygrać dwie walki. Więc jeżeli wyślę dwa tam te roślinożerce, to powinno im się udać. Chyba, że będą, nie wiem, za słabe czy coś w tym stylu. Bo tutaj raczej do walki ich nie, wiecie, nie namówimy, no bo tak naprawdę mam tutaj zbyt małe te dinozaury. Zobaczmy, jak on tutaj sobie radzi. No biegnie jeść, wygląda przefajnie, trzeba to przyznać. Jak jest piękny. A tutaj znowu ktoś padł. Kurde, strasznie im to słabo wychodzi to wykluwanie, więc to mi się nie podoba. Staliśmy kolejną misję, żeby czterech gości nie zmarło w przeciągu 3 minut, więc to na pewno nam się uda, bo czemu mieliby to zrobić? Jakby, no nie ma w ogóle podstaw, żeby to zrobić. Dobrze, i co? Udało się? Tak jest, więc wypuśćmy go sobie tutaj. I to będzie roślinożerca, więc nasz mięsożerca powinien od razu się tym zaatakować. I teraz który to będzie? O, Drakorexa już mamy. Dobra, super. Zgaduję, że on się zainteresuje tamtym dinozaurem. Więc zobaczmy. Czy się zainteresuje? Powinien. Nie, tamten poleciał. Dobra, więc tego bakujemy i tego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ten powinien zaatakować tamtego nowego. Chociaż nie, tamten nowy jest tam. On tutaj przyszedł do Hammonda Center. Czy on czuje, że tam jest jeszcze jeden gotowy do wyhaczowania? O, teraz tamten idzie w tamtą stronę. Dobra, tego bakujemy i bierzemy tego. Ten powinien teraz zaatakować, prawda? O, mamy to! Dobra, mamy to. No i dość szybko to poszło. I czy to nam zaliczy tego questa, czy nie? Powinno. Czy to nie była walka? Kurde, to mogła nie być walka, nie? To może być po prostu tak, że oni będą... Ale w sumie musimy wypuścić jednego tego z jakąś mutacją, a one będą ze sobą raczej walczyły, jeżeli dobrze rozumiem, prawda? Bo one już nie chcą więcej tam ludzi, więc zróbmy tak, weźmy tutaj helikopter. Weźmy ten helikopter, żeby zabrał tam zwłoki, bo to chyba nie wyjdzie tak, jak ja chciałem, żeby to wyszło. Nie to. Weźmy to, żeby to przetransportowali. No i dobra, wypuśćmy jeszcze tego, żeby po prostu tam był, no bo i tak nic już z nim nie możemy zrobić, więc zawsze to się pobawią nasze duże dinozaury. Ale my musimy zrobić coś, co jest bardzo ważne, czyli zmodyfikować genetycznie naszego keratozaurusa, więc zróbmy to. Zróbmy to, tylko ja nie pamiętam, jaką modyfikację miałem mu zrobić, więc jakby poczekajcie chwilkę. Rapid Metabolism Modification. Dobra, czyli muszę mu metabolizm zmodyfikować. Gdzie będę wiedział, gdzie jest metabolizm? To jest metabolizm? Nie, atak, defense, atak, kosmetyk. Kurde, gdzie jest metabolizm? Mam tutaj te wszystkie geny. Obecnie ma on genom żaby, jeżeli rozumiem. Tak, ale jeżeli możemy dać mu warana. Warana i to nam zmniejszy procent, 1% mniej będzie, że się wykluje, ale rating mu się podwyższa, ale to bardzo mało, więc to jakby nie widzę, żeby to miało sens. Tutaj mamy jakiegoś kruka, tam 3%, ale rating aż o 11% zwiększy, więc to dużo akurat. Tutaj mamy co? 1% 5 ratingu, skin. A nie, to ja nie chcę, żeby on miał inny kolor. Chcesz mógł spróbować. No dobra, ale zmieńmy go trochę. Tutaj dajmy mu twardsze zęby. To będzie spoko, ale to mu strasznie zwiększyło. Twardsze zęby. Tutaj damy mu co? Co mu tutaj daliśmy? Bo ja nie wiem, ale to w ogóle prawie nic mi nie dało. Twardszą skórę. Okej, wszystko co mamy tak naprawdę. Tutaj dajmy mu twardsze zęby znowu. Niech będzie. Tutaj dajmy mu to. Kurde, on będzie bardzo drogi, ale będzie... Będzie warty tego, tylko nie wiem właśnie, czy to cokolwiek zmieni. Czy to jakby... Czy to będzie to, co oni chcą, żebym ja zrobił? Wydaje mi się, że nie. Że musiałbym to odkryć dopiero, wiecie, w tym centrum takim leczniczym. Miejmy nadzieję tylko, że się wykluje, bo bardzo bym chciał, żeby się wykluł. Ile mam procent? Ej, gwiazdki mi spadły, co jest? Poor satisfaction. Dobra, już wróciło do normy. To było dziwne w sumie. Bardzo dziwne. Dead dinosaur, co jest? Gdzie zmarł? A tutaj zmarł. Ty, ten jeszcze żyje tutaj sobie, ale ten już idzie po niego. Zobaczcie, tutaj będzie...
Tutaj będzie ten, ale tutaj nam zmarł jeden taki. Pierwszy, którego wykluliśmy. Nasz pierwszy dinozaur zmarł. No niestety. Na co? Nie widać chyba, więc... O nie! 700 tysięcy straciliśmy, bo się nie wykluł. No dobra, jeszcze raz muszę to zrobić. Niestety, proszę, wykluj się. Wyślijmy kolejną ekspedycję po Dracoreksy, żeby wykluć go już troszeczkę na wyższym poziomie. Oczywiście weźmy tutaj tą... helikopter, żeby przenieść tego z dechlaczka. Nie w taki sposób to się robi. Tutaj klikamy i musimy przylecieć tutaj po niego. Proszę go zabrać. No i tak naprawdę w tym momencie niewiele nam zostało. Już prawie 4 gwiazdki. Wtedy sobie powiedziałem, że jak będę miał te 4 gwiazdki, to będę mógł sobie pójść. Więc na razie potrzebujemy po prostu więcej dinozaurów, tak jakby. Tutaj mogę wypuścić tego, więc jak najbardziej wypuśćmy. To już widzieliśmy, jak to działa. Więc to potrzebujemy. I co jeszcze trzeba, żeby tutaj... Trzeba więcej tych dinozaurów robić. Albo trzeba zacząć się troszeczkę modyfikować, bo widzę, że ludziom się nie podoba, że one wszystkie wyglądają tak samo. A mamy tutaj sporo tych genów. Zresztą mogę je jeszcze przecież jakby podszkolić troszeczkę. Gdzie to jest? Genomiczne. Dobra, co... O nie! Zaznaczyłem to i ulepszyłem. Defense, attack and defense. Czekajcie. Immune response, repair, aggressive instinct. Learning. Dobra, to może w międzyczasie, jak tam wszystko się dzieje, to my troszeczkę zacznijmy zmieniać tutaj ogrodzenie w tym momencie. Tutaj jest to, więc zmniejszmy im... Musimy im troszeczkę zmniejszyć ten ich jakby tutaj ośrodek, żeby tam z tyłu zmieściła się jeszcze droga, jakiś środek patrzynkowy tak zwany, czyli żeby mogli patrzeć i jakieś może sklepy jeszcze, żeby tam się zmieściły ewentualnie. Coś takiego wydaje mi się, że będzie całkiem spoko rzeczą, więc to zmniejszyliśmy im. Oczywiście to zmniejszyliśmy w taki sposób, że tutaj im powiększymy również w tą stronę i wszystko tak naprawdę wyjdzie na to samo. Co? Mam 3 dedy? Jak to się stało? Tak o, nagle wszystko sobie padło. Triceratops? Pierwsze triceratopsy padły, kurde. Za dużo tutaj się dzieje, ja nigdy nie wbiję tych 4 gwiazd, jak tutaj takie rzeczy będą się działy. Dobra, musimy zabrać te zwłoki, proszę państwa. Tutaj i zgaduję, że tutaj też padło, tak? Dobra, a czyli... A nie, 3 naraz mogłem wypuścić. Ojejaj. Więc modyfikujmy dalej, żeby już zrobić tak jakby całość. Gdzie tutaj mieliśmy... To jest to chyba, tak? Jeżeli dobrze rozumiem, to tutaj nam się skończyło, więc zróbmy to w ten sposób. Kolejne 3 padły? Nie no, co jest grane? To tak nie może być, że aż tak dużo ich pada. To tutaj coś musiało się popsuć, moi drodzy. Coś tutaj musiało się popsuć. A nie, dobra, zbierają jeszcze, czyli jakby nie zdążyli ich chyba pozbierać po prostu. Zróbmy coś takiego, coś może takiego i połączmy to tutaj z tym. Tak jest. I jak to w tym momencie wygląda? W tym momencie faktycznie jest całkiem spory ten obszar, nie jakiś może ogromny, no ale jest wystarczająco duży, mi się wydaje, żeby robić cokolwiek tutaj fajnego. I teraz tak, musimy tutaj usunąć, chyba że jakby to podzielimy. Nie, nie chcemy tego dzielić. Nie chcemy tego dzielić, więc musimy zniszczyć tutaj to wszystko, co nas tutaj łączyło w tym momencie. I to, co łączyło nas tutaj... Z tymi tutaj z tyłu, całym tym płotem. No i tak oto to wygląda. Tutaj będzie ten nasz ten i tutaj oczywiście zrobię normalnie drogę i tutaj zrobię tutaj punkt widokowy, tutaj punkt widokowy, tutaj punkt widokowy, żeby po prostu mieli ich jak najwięcej. Wtedy wydaje mi się, że najlepiej to wszystko działa. Co to jest? Science Center. Okej, ale to nam tylko zarabia. Ile to zarabia w tym momencie? 19 tysięcy, więc naprawdę całkiem spoko. Jestem ciekaw, czy jak tutaj na przykład gdzieś postawię, to też tak będzie. Znaczy, że będzie zarabiało dużo. Dobra, przywrócili nam fosyl. Ale co z tym naszym dinozaurem? Mamy go! Nasz pierwszy genetycznie zmodyfikowany dinozaur w tym momencie może ujrzeć światło dzienne, więc wykluwajmy go, drodzy państwo. Jest i on pierwszy genetycznie zmodyfikowany dinozaur w moim parku. Tylko teraz tak, wydaje mi się, że to może być troszeczkę problematyczne, ponieważ teraz będą 3 takie, będą takie 3. I przez to, że tutaj będą takie 3, to one chyba już nie będą się czuły jakoś ultra komfortowo, prawda? Będzie ich za dużo. Nie, jeszcze nie jest za dużo. A, nie zaliczyło nam tego questa jednak, wiecie? Jednak nam tego questa nie zaliczyło. Dobra, czy oni tutaj... Nie, roaming, okej, czyli one nie są złe. Ale, kurde, ja bym chciał. Dobra, podskoczyła nam znowu gwiazdka. Zarobki pewnie też całkiem sporo, bo to był naprawdę fajny dinozaur. Ja bym chciał, żeby one walczyły ze sobą, a one cały czas nie chcą walczyć. Dobra, dostaliśmy questa, że muszę znaleźć, znaczy muszę wziąć tutaj samochodzik i pojechać zrobić zdjęcie, jak dinozaur biega. Więc spróbujmy to zrobić w międzyczasie, czemu w sumie nie? Dinozaurów tutaj mamy całkiem sporo, więc wjedźmy sobie na ten teren. Tutaj możemy przy okazji im jakby napełnić te wszystkie rzeczy. No i musimy znaleźć jakiegoś
jakiegoś biegającego dinozaura. Nie wiem, czy to będzie jakieś ultra łatwe, czy może ultra trudne. Nie powinno być jakieś ultra trudne. Tutaj widzę. O, mamy. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. F. Nie, którym się robi ten F, no? F. A, przed chwilą biegł. Dobra, tamte biegają. Dobra, jedziemy w ich stronę, patrzcie, i robimy zdjęcie. I bum! Mamy biegającego dinozaura. Może nie za dużo dostaliśmy, ale questa powinniśmy zrobić, czy nie? Ej, czemu nam nie zaliczyło questa? Przecież zrobiłem biegającego dinozaura tutaj zdjęcie. Dobra, jeszcze raz, patrzcie. No biega czy nie biega? Biega! Może teraz? Dobra, teraz się udało, teraz się udało. No i super. O-o, mamy problem. Szybko, niech nie wychodzi. Nie wychodź. Dobry, grzeczny dinozaur. Wiecie co, pojedziemy sobie jeszcze sprawdzić, jak tam te nasze większe dinozaury się sprawują. Nie wiem, jak właśnie zrobić, żeby one zaczęły walczyć. Ile tu jest ludzi w tym naszym parku, Jezus. Nie wiem, jak sprawić, żeby oni zaczęli ze sobą walczyć. Jest to dla mnie jakby ciężka rozkmina, bo... No, musiałbym po prostu chyba tam za dużo ich... Ale ile tutaj jest ludzi? O-o-o-o, przepraszam. Ta droga taka... Trochę krzywa mi wyszła, muszę przyznać. To za to też przepraszam. Przesuńcie się, przesuńcie się. Tutaj mogą sobie oglądać. A ja tutaj mam bramę. I mam nadzieję, że nie stoi żaden przy bramie. Nie chciałbym tego. Dobra, no i zobaczmy tutaj. A napełnimy im jedzonko. Jak oni się tutaj dzieją. Ło, jakie piękne zdjęcie będzie. Zobaczcie, ile pieniążków. 10 tysięcy. No wygląda naprawdę zjawiskowo ten dinozaur. Się drze na nas. Chyba nie lubi towarzystwa ludzi, coś mi się tak wydaje. O, ten biega jeszcze, zobaczcie. O, ale pięknie, wbiegł sobie do lasu. Kurde, ta gra jest naprawdę przepiękna. Tutaj sobie ludzie siedzą, zobaczcie, stoją. Oglądają dinozaury. A te sobie jeżdżę i napełniam im karmniki. O, teraz dostaną owieczkę, czy nie? Nie, nie dostali. O, biegnie na mnie, uwaga. Pa, 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 ty biegnął w moją stronę, co jest? Gościu! Nie, no nic nie zrobiło chyba, co nie? Nie, no straszą tylko, nie lubią, jak tu jestem. O, owieczka, dobra, ja muszę stąd wyjść. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz na wyjście, co? Powiedzcie, że to jest dobry pomysł. Nie ucieka nic, prawda? Nie, nic nie ucieka, ale ten sobie tak tam stoi i patrzy. Ajajaj. No był blisko ucieczki, był blisko. Tak więc tak jak mówiłem, mamy już wszystko tutaj na zielono poza tymi dinozaurami, więc musimy po prostu ich troszeczkę powykluwać. Musimy ich troszeczkę powykluwać, żeby było ich jak najwięcej. Wydaje mi się, że dzięki temu będziemy mieli tutaj 5 gwiazdek. Zaraz tego Dracorexa wyklujemy, bo jeszcze jedną ekspedycję tam wypuściłem. Wyklujmy tutaj na przykład kolej z 2 triceratopsy. Możemy w ogóle też te pozmieniać to troszeczkę te triceratopsy, co nie? Skoro mam tam jakieś rzeczy, to czemu by nie? Tutaj damy. O kurde, ale tutaj bardzo, bardzo mu spadnie ten. Aż zobaczcie, ale rating jak mu podskoczy. Ile? Rating 25%. Aha, bo ma w ogóle słabym, dobra. To mamy, dajmy mu wszystko tak naprawdę. Tutaj dajmy mu mądrość. Mądrość? Nie, dajmy mu to. Niech będzie, że będzie taki, wiecie, bardziej niemożliwy do wyklucia. Ale to wszystko w swoim czasie, muszę po prostu pozbierać jego więcej DNA. No i wyklujmy takiego jednego zmodyfikowanego i jednego nie. Tutaj wyklubym jeszcze jednego, wiecie? Wyklubym jeszcze jednego tego, tylko dlatego, żeby one się biły. Mam bardzo dużo pieniędzy, więc jakby teraz to już nie robi mi większej różnicy. Ale chciałbym zrobić tego questa na te bitki, więc mogę wysłać jeszcze tam jednego. I co ja tutaj jeszcze muszę? Muszę jakiś rapid ten, ale ja nawet nie wiem gdzie... Rapid metabolism modification. Nie wiem gdzie mógłbym coś takiego w ogóle... tutaj wyszukać. O kurde, zobaczcie, możemy Indominusa Rexa wykluć. Potrzebujemy tak... 4 research centery, czyli praktycznie wszystkie mapki, 2 miliony, do tego Tyrannosaurusa Rexa na 100% i Velociraptora na 100%. Chcę to. Dobra, mamy już jakiegoś dinozaura tutaj. To był ten pierwszy bez modyfikacji T-Rex, znaczy Triceratops, więc niech on sobie idzie. Ten drugi modyfikowany z tego co widzę również daje radę. Wyślijmy jeszcze jedną ekspedycję po tego Dracorexa i na tym będziemy powoli sobie kończyli. W sumie dzisiaj za dużo się nie podziało, zrobiliśmy jakieś tam questy. No w sumie zrobiliśmy całkiem sporo. Dobra, mamy już 4 gwiazdki, nawet ponad. 4,5 gwiazdki, no 4 1/3. Co się dzieje? Odblokowaliśmy kolejną mapę. Isla Nublar, czyli to jest... Wiecie, co to jest za mapka, nie? A, okej, okay, rozumiem. Isla Nublar, no to wiemy, że to jest ta mapka z filmu, znaczy ta wyspa z filmu. I teraz tak, mamy 5 tutaj takich wysepek, w których musimy robić jakby takie questy. Ale Isla Nublar to jest taka wyspa, w której możemy robić cokolwiek nam się podoba. Bez żadnych misji, bez pieniędzy, możemy tam sobie wszystko, co chcemy zrobić. Tylko musimy odblokować tutaj dinozaury. Całkiem jest to fajne, no ale oczywiście na razie tego nie będziemy robić, to myślę, że na sam koniec zostawimy. Dobra, i nasz pierwszy modyfikowany tutaj Triceratops również się udał, więc wypuśćmy go. Czy będzie jakoś inaczej wyglądał?
Z tego co mi się wydaje, to chyba nie powinien. Chociaż może. Nie, teraz światło, to nie widać tak naprawdę. Nie, no chyba wygląda tak samo. To chyba, chociaż tamte nie są bardziej zielone. Czy tamte nie są bardziej zielone? Zobaczmy jakieś triceratopsa. No nie, no są takie same, dosłownie takie same. Chociaż może. O, zobaczcie, troszeczkę ma inny faktycznie jakby wzorek na ciele, nie? Widać taki wzorek macie, jakby u tygrysa. Więc to jest w sumie spoko. O, mamy niestety kolejnego detka. Nawet dwa detki mamy. I to dwa te Edmon coś tam. Kurde, czemu to się tak dzieje? Zobaczcie, ja tutaj wykluję kilka dinozaurów, a one mi i tak mi potem padają kolejne. Więc jakby to nie ma zbytnio, nie ma zbytnio znaczenia. Czy ten się wykluł już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale idzie mu to dobrze. Dobra, to te Edmondozaurusy trzeba troszeczkę powykluwać. Gdzie one są? Tutaj, ale mamy ich bardzo słaby genom, więc jakby to też nie liczę, że zbyt dużo się ich wykluje. Dobra, wróciła nam nasza ekspedycja, zobaczmy co znaleźli. Całkiem ładne je znaleźli, kurde, czy w ogóle... Czy ja nie powinienem poczekać chwilę i po prostu wszystkie je na 100% go już lepszyć? Nie, wiecie co? Zróbmy to po prostu teraz. Weźmy sobie tutaj View Genome Liberty. Mamy go na całkiem sporym procencie tego Dracorexa. Jak on działa? No taki jest całkiem spoko. Nie będziemy go modyfikować, chociaż mógłbym go... Nie, pierwszego nie będziemy modyfikować. O, ale wykluliśmy tego dużego. I teraz już na pewno będą ze sobą walczyły, bo skoro mamy takich... Ile? 5 już? A... Przy dwóch już było dużo, więc teraz, nie, mam cztery takie. Cztery takie i zobaczmy, jak to, one mają komfort już mniejszy. Nie, ten ma tylko mniejszy. Zobaczmy, jak będą się czuły. Tak, już mają za dużo socjala, więc tutaj będą pewnie chciały ze sobą walczyć. No nie, no znowu mi coś tam padło. Gdzie to jest? Tutaj? Jakim cudem tutaj? Tutaj. Dobra, te strusie mi padają cały czas. Niedobrze. Tutaj wykluliśmy te dwa Endomon coś tam, więc wypuśćmy i zaraz będziemy wykluwali pierwszego Dracorexa. Ale zobaczmy, co tutaj się będzie działo, bo tutaj powinny jakoś ze sobą zacząć walczyć powoli. Mamy cztery predatory, które mają za dużego socjala. Dwa modyfikowane, dwa niemodyfikowane. I teraz pytanie, który z nich wygra i czy będzie chociaż jeden, który dwie walki wygra? Mam taką nadzieję. Dobra, mamy pierwszą walkę i faktycznie działa to, działa to. Ten trzeci z czwartym walczy i ten czwarty ma mało życia, a ten trzeci ma dużo życia, więc okej. Chyba wydaje się, że ten trzeci będzie tutaj działał, chociaż teraz ten oddał. No ale i tak, tamten jest już na hitka. Ja w ogóle tutaj wykluwam kolejnego, żeby one jeszcze z sobą walczyły. Więc mam nadzieję, że ten trzeci przetrwa to. Chociaż teraz jestem na takim samym stadium. Ten czwarty teraz dwa razy pod rząd zaatakował. Zobaczmy, któremu się uda. Któremu się... Czy już nie walczą? A już nie walczą. Po prostu się tak pobiły troszkę i mówią, dobra, spoko. Dziwne to. Tak, patrzcie, i se pójdą w drugą stronę. No jaki to sens? Jaki sens ma takie coś? Dobra, trzeba ich więcej tam wypuścić. No muszą zacząć ze sobą walczyć. Inaczej nie zrobię nigdy tego questu. Tylko, że z tego questa pewnie zostanę ze 100 tysięcy. A żeby ich wykluwać, to 700 tysięcy kosztuje. Więc nawet nie wiem, czy to się opłaca robić, wiecie? No 400 tysięcy, no ale to i tak. Chyba po prostu jakby porzucę to zadanie. Dobra, mamy kolejne fosile, więc możemy je sobie tutaj ekstraktować. A tutaj nie mam kolejnych fosili. Czemu? Co, nic nie przywieźli? Tak, ponieważ już tutaj wykorzystaliśmy cały ten. No to tutaj muszę Triceratopsa i Dracorexa jeszcze szukać. A tych nie będę leczył, bo jak jeszcze gdzieś tam zaczną ze sobą walczyć, to zawsze będzie większa szansa, że któryś padnie. No i tego questa w końcu zrobimy. No ale zobaczcie, w tym momencie mamy 4,5 gwiazdki na tej pierwszej wyspie, więc... Tak naprawdę myślę, że tutaj cała nasza robota została zrobiona i że w następnym odcinku przejdziemy sobie po prostu na kolejną wyspę, więc tak właśnie chyba zrobimy. Tak więc ja na dzisiaj będę już kończył. Dzisiaj dłuższy odcinek był niż powinien, drugi już dzisiaj chyba jest, więc mam nadzieję, że takie coś wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście łapki w górę. Piszcie, czy dwa filmy dziennie, czy jeden wystarczy. Czasami pewnie będę jeden wrzucał, jak nie będę miał czasu, a jak będę miał czasu, postaram się dwa. No i jak zawsze bawiłem się super, a w następnym odcinku już jutro widzimy się na nowej wyspie i tam na pewno będzie naprawdę ciekawie. Jak zawsze zapraszam was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zlotu na wszystkie PvP gierki. Link oczywiście w opisie, tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco na dzisiaj, moje drogie Jurassicowe świry. To wszystko, trzymajcie się, pa pa!